Cześć, witam Was serdecznie. Widzimy się kolejny raz przy projekcie Organizer warsztatowy. Szuflady wykonaliśmy w odcinku poprzednim. Dzisiaj wykonamy fronty. No, fronty wykończenia tych powierzchni czołowych, tych szuflad. Jeżeli chodzi o chwyt, aby otwierać tą szufladkę, nie będzie tu żadnego elementu, za który będziemy chwytać. Natomiast pewną rolę będzie spełniać ramka, którą tak zaprojektuję, aby było tą szufladę łatwo otwierać. Nie będę Wam tłumaczył dokładnie, o co chodzi. Jeżeli do końca filmu wytrzymacie, na końcu zobaczycie efekt. Nie wiem, czy faktycznie ten efekt będzie taki zadowalający mnie. Myślę, że tak. Myślę, że będzie ciekawie. Jeżeli fajnie uda się to wykonać dokładnie, to naprawdę będzie efekt niezły. Ale zapraszam Was nieco bliżej, zobaczcie co dokładnie, czym dokładnie w tym momencie, na początku tego filmu będziemy się zajmować. Ok, piórnik znacie, piórnik bądź organizer warsztatowy, zwał jak zwał. Mieliście okazję już obserwować pracę tutaj, które wykonywałem przy tym piórniku. Widzieliście, jak ten projekt ewoluuje w odcinkach poprzednich. Dzisiaj zajmiemy się wykonaniem elementów wykończeniowych tych frontów szufladek. I jak zwykle, no nie będziemy szli na skróty, wykonam to w taki sposób, no myślę, że prosty, ale jednak jest to najtrudniejszy element ze wszystkich tu, które my do tej pory wykonywali. Będzie to ramka, która będzie wykańczała ten fragment czołowy szuflady. Ramka po zamknięciu będzie nachodzić, powiedzmy, no nie wiem, niechby nachodziła 4 mm w koło tu na ten kształtownik. Ale dodatkowo jeszcze będzie wychodzić ta ramka tutaj, aby w momencie otwierania można było tu chwycić za to i wysunąć szufladę. Oczywiście kształtownik tutaj będzie wycięty, no bo musi być wycięty. I myślę, że to będzie fajnie nawiązywało na przykład do tego elementu, ogólnie również do całości, ale również będzie fajną rolę pełniło tutaj praktyczną, użytkową. Z poprzednich odcinków pewnie pamiętacie te elementy, te kopyta, na których wykonywałem te wszystkie trzy ramki. I musimy dokładnie tą samą drogę obrać, musimy dokładnie w ten sam sposób tutaj postąpić. Wykonamy kopyto, na którym dopiero pogniemy ramkę finalnie, nadając jej kształt taki, jak chcemy osiągnąć. Aby wymiary, które tutaj obierzemy, były właściwe, musimy troszkę się tutaj wyobraźnią posłużyć, ponieważ tak, ramka musi nachodzić nam na kształtownik w koło, czyli no z delikatnym luzem, żeby to nie wchodziło zbyt mocno pasownie, natomiast też nie zbyt duży luz, żeby nie było w koło dziury. Myślę, że milimetr na dwie strony, jak dodam, to będzie ok. Czyli muszę przygotować materiał. Na to kopyto przygotujemy pierw płaskownik i do niego potem dospawamy elementy tu, które będę chciał wykonać takie, no będziecie widzieć w późniejszej fazie projektu. Jeżeli chodzi o drugą stronę, dokładnie tak samo analogicznie postąpimy, ponieważ to kopyto, które wykonam, ono będzie obracalne, więc wykonuję jedno kopyto, a dwa na nim elementy będę mógł wykonać.
Okej, muzyka stop, słuchamy Stalowego. Teraz jest ważny moment, moment, który praktycznie prawie uniemożliwił wykonanie ramki narożnej w odcinku poprzednim, ponieważ po zagięciu tych wszystkich krawędzi okazało się, że miałem spore problemy, aby ten detal wyjąć z przyrządu. Udało się, ponieważ był to kątownik. Natomiast tu w tym momencie mamy do wykonania detal, który będzie w kształcie litery C, powiedzmy taki C-ownik, i wszystkie krawędzie będą, blachy wyłożone, będą wygięte, będzie wkoło półka, a więc nie będzie możliwości zdemontowania przyrządu, rozebrania go, aby odzyskać detal bez jego niszczenia, dlatego postanowiłem tu takie rozwiązanie wprowadzić, które za chwilę Wam pokażę na zbliżeniu, a pozwoli właśnie na bezpieczny demontaż tego przyrządu oraz odzyskanie detalu, na którym w zasadzie najbardziej nam zależy. A więc tak, tu jest przyrząd, który właśnie mamy gotowy, mamy wykonany. Oczywiście tutaj jeszcze będą śruby w momencie, kiedy blacha tutaj będzie włożona. Tą blachę będziemy musieli najpierw wygiąć literę C. I no mamy giętarkę, mamy na czym to zrobić. Natomiast to będzie blacha mosiężna 0,8, także nawet nie mając giętarki na pewno byśmy sobie z tym bez najmniejszego trudu poradzili. Ale mamy giętarkę, więc po co iść pod górę. Więc tak. Załóżmy, że mamy już tą blachę mosiężną tutaj zamocowaną w detalu i oczywiście to będziecie widzieć na nagraniu późniejszym, natomiast chcę Wam wytłumaczyć, o co chodzi. I w momencie, kiedy tłoczymy, kiedy zaginamy te wszystkie krawędzie na tym przyrządzie, aby uzyskać ramkę, to zwróćcie uwagę, że na tych wszystkich tutaj wewnętrznych elementach ta blacha będzie nałożona na ten element, także nie będzie możliwości demontażu wewnętrznej części tego przyrządu. Dlatego element tutaj, ten płaskownik, jest z kawałkiem jakby rdzenia takiego tutaj i dzięki temu odkręcamy ten element, wyjmując fragment tego płaskownika. Zatem mamy lukę pomiędzy tymi dwoma elementami. Po odkręceniu tych wszystkich śrub ten przyrząd nam się rozbiera. Już Wam pokazuję. Wyciągamy ten element. Oczywiście wyciągamy śruby. I teraz w ten sposób demontujemy ten przyrząd. Przesuwając go. Wysuwając go z ramki, demontujemy. Oczywiście analogicznie z drugą częścią, natomiast tutaj już większego problemu oczywiście nie będzie. I to jest taki sposób, aby takie elementy w kształcie litery C, czasami kątowniki właśnie, to jest sposób, który pozwoli na demontaż tego przyrządu, nie niszcząc właśnie detalu, na który nam bardzo zależy. Jeżeli by to była blacha, powiedzmy stalowa, gdzieś tam później jeszcze jakoś obrabiana w dalszym etapie, to może byłaby możliwość delikatnie ją rozgiąć, natomiast tutaj nie chcę takich sytuacji. Druga sprawa jest taka, można by było to rozwiązać jeszcze inaczej, ponieważ można by było podzielić etap gięcia na dwa etapy i wykonywać te wszystkie poszczególne etapy na różnych przyrządach, czyli rozłożyć proces tworzenia tej ramki, rozłożyć proces gięcia na kilka etapów, w każdym z kolei wykorzystując inny przyrząd.
No i nie udało się, moi drodzy, nie udało się niestety. Tak czasem bywa. Wiedziałem, to znaczy nie wiedziałem, przewidywałem to, że będzie faktycznie problem na półki 10 mm wywinąć w koło na promieniach. Liczyłem jednak, że się uda. Moją czujność uśpiła chęć dążenia do celu, do realizowania tego, co mi się urodziło w głowie, bo oczami wyobraźni widziałem już ten piórnik wykonany tak, jak właśnie chciałem i byłoby to mega, byłby to sztos i będzie sztos. Wykonamy go nieco inną techniką, w nieco inny sposób, ale zamysł ten ostateczny oraz wygląd będzie niezmieniony. Oczywiście te elementy będą wykonane z dwóch kawałków, a w zasadzie z trzech, nie z jednego. Będzie mi wygodniej, szybciej, łatwiej zrobić te przyrządy. No niestety, jak widzicie, nie szedłem drogą na skróty, ale okazało się jednak, że gdzieś po drodze zabrakło chyba zdrowego rozsądku i jednak plan się nie powiódł. Ale wyciągamy oczywiście z tego wnioski. Jest to nauka dla mnie i dla was. I przechodzimy do planu B. Dzisiejszy odcinek będziemy kończyć i pomimo, że nie osiągnąłem i nie zrealizowałem w zasadzie planu zakładanego, to ja jakoś w jakiś sposób z tego wybrnąłem. Tak po pewnym czasie i po chwili zastanowienia pomysł wcześniejszy, który tutaj chciałem zastosować, miałby rację bytu. Troszkę inaczej powinienem do tego podejść, zastosować dużo mniejsze półki i udałoby się. Natomiast no jednak zależało mi, żeby tu była duża półka, żeby zakrywała no, większy fragment, powiedzmy, profila. W momencie nawet, gdy ta szuflada będzie niedomknięta, to żeby jednak zakrywała tutaj to połączenie. Natomiast tu jeszcze w planach jest wykonać dalszą część ramki mosiężnej, oczywiście wyciętej i wykończonej wewnątrz siatką, żeby to w jakiś sposób nawiązywało, ale tym się zajmiemy już w ostatnim odcinku, myślę, że w ostatnim odcinku kolejnym podczas realizacji tego projektu. Ja już z wami się żegnam, tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam na grupę facebookową oraz na Instagrama. Wszystkie linki w opisie pod filmem.
Cześć!